Uroczystość ma dla nas charakter szczególny. Alejki przemiłe, woda źródlana, a nade wszystko Madonna kochana. W Lubawie bywałem, na zamku gościłem, z biskupem na przechadzki do Lip chodziłem. Zapraszam na scenę wicedyrektora szkoły, pana Mirosława Kowalczyka. Witam w imieniu swoim, w imieniu pani dyrektor szkoły, Elżbiety Kowalkowskiej, która z powodu choroby nie może dzisiaj być obecna na uroczystości. Proszę Państwa, chciałbym powitać naszych wyjątkowych gości. Pana Sadowskiego Sławomira, wicewojewodę warmińsko-mazurskiego. Panią Jaroszuk Annę, zastępcę departamentu, dyrektora Departamentu Turystyki. Tam panią August Norcz Martę z Departamentu Turystyki. Nowskiego Tomasza, wójta gminy Rybno. Kiełżana Stanisława, zastępcę burmistrza miasta. Witam radnych miejskich. Witam księdza proboszcza Staniszewskiego Marcina, proboszcza na parafii świętego Jana Chrzciciela. Witam serdecznie profesora doktora habilitowanego Jarosława Wołodarczyka, dyrektora Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Chciałbym podkreślić, że szkoła dba i dbała o wartości zdobycia naukowe tego wybitnego człowieka. Mimo, że naszym uczniom jest bardzo trudno mówić pod kimś, kogo nie mogli osobiście zobaczyć, z kim nie mogli porozmawiać, starają się, jak mogą, dbać o dobre imię szkoły. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Lubawa, pana Macieja Radkę. Panie dyrektorze, zaproszeni goście z panem wojewodą, przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, szanowne grono pedagogiczne, emerytowani nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły, drodzy uczniowie. Tegoroczne święto szkoły, której patronuje Mikołaj Kopernik, wpisuje się w obchody 800-lecia przyjęcia chrztu przez pogańskiego księcia tych ziem, Surwabuna. Wczoraj obchodziliśmy okrągłą rocznicę wydania bulli papieża Innocentego III, datowanej na 18 lutego 1216 roku, w której po raz pierwszy pojawił się termin ziemia lubawska. Panie wojewodo, panie burmistrzu, księże dziekanie, panie dyrektorze, szanowni goście, chciałbym złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego święta, święta szkoły i z okazji 543 urodzin Mikołaja Kopernika, patrona tej szkoły oraz zaprzyjaźnionych szkół, które do nas przybyły, m.in. szkoły podstawowej z jej. Święto jest szczególne. Również bardzo się cieszę, że jest tutaj Robert Szaj, który wspomniał, że znamy się od dziecka, który ma pasję od dziecka obserwowania nieba i także jest zakochany w tym niebie. Dzisiaj mam szczególną przyjemność w imieniu pana marszałka Gustawa Marka Brzezina wziąć udział w państwa uroczystości. Zapraszam obecnie na scenie zastępcę Departamentu Turystyki. Dobry państwu, szanowna młodzieży. Chciałabym do tych wszystkich życzeń, które już zostały dzisiaj wypowiedziane, dołożyć jeszcze także życzenia od nas, od Urzędu Marszałkowskiego i przede wszystkim od pani wicemarszałek Śląskiej Zyś, która niestety z powodu innych obowiązków służbowych nie mogła wziąć udziału w tak uroczystości, tak świetnie przygotowanej uroczystości. Ja od siebie chciałam dodać, że jestem niezwykle zaskoczona po raz kolejny przygotowaniem miasta Lubawy do tego, aby świętować właśnie święto związane z Kopernikiem, co świadczy o tym, że jesteście państwo doskonale przygotowani do tego, żeby rozwinąć nasz jeden z bardzo ważnych produktów kulturowych, jest nim szlak kopernikowski. Żywie Kopernik zaprzyjaźnił się ze spokrewnionym ze sobą gdańszczaninem, Widemanem Kisem, późniejszym biskupem chełmińskim w latach 1538-1549. Stolicą diecezji chełmińskiej była wówczas Lubawa i tu spędził z przyjacielem całe lato 1539 roku. W naszej szkole organizowaliśmy liczne konkursy. Przyszedł czas na ich rozstrzygnięcie.
Efekty pracy uczestników konkursu można zobaczyć na prezentowanej wystawie. Wystawa znajduje się tutaj za Państwem. W konkursie wzięło udział 36 uczestników. Wpłynęło 20 prac klas 1-3 i 16 prac uczniów klas 4-6, którzy podjęli się zadania napisania wiersza, życzeń lub listu. Komisja konkursowa wyłoniła 6 zwycięzców, 3 w kategorii klas młodszych i 3 w kategorii klas starszych. Miejsca trzecie zdobyli uczniowie Aleksandra Kopcińska, klasa 3A i Julia Rochon, klasa 6D. Zapraszam tutaj. Miejsca drugie. Natalia Leszczyńska, klasa 3B oraz Anna Wierzbowska, klasa 6B. Miejsca pierwsze, złote medale. Kinga Raszkowska, klasa 3A oraz Alicja Sekołowska z klasy 6B. Zapraszam. Zapraszam także pana Macieja Radkę, burmistrza miasta, nauczyciela. Muzyka, przepraszam. Mundana. To jest ta muzyka sfer, o której pisała również Wisława Szymborska. To jest ta harmonia sfer, którą wprowadzili do naszej koncepcji pitagorejczycy. W książce kopernikańskiej, heliocentrycznym, można przedstawić za pomocą związków muzycznych. Każda planeta, ponieważ jej prędkość zmienia się na orbicie, wygrywa swoją własną melodię. Tu mamy na przykład melodię wygrywaną przez Marsa. Można to zagrać na przykład na fortepianie. Wokół Słońca czynnikiem decydującym jest najwolniejsza planeta, czyli Saturn. Drogie dzieci, cieszę się, że przyszłyście na czas, a szczególnie ty, Jasiu. Właśnie podjeżdżał autobus. Zajmujmy miejsca i ruszajmy na wycieczkę. Toruń na nas czeka. Jestem pewna, że zabawa będzie przednia. It's not.